Są ze sobą już tak długo, że przestali liczyć wspólnie przeżyte lata. Aktorka, Marta Lipińska, 79 l. I reżyser Maciej Englert, 73 l. Żartują, że znają się całe życie. Niewiele jest w tym przesady. W końcu 51 lat małżeństwa, to nie byle co. Poznali się na scenie teatru współczesnego. Oboje grali w sztuce, dwa teatry. Ona miała 28 lat, on był zaledwie 22-letnim młodzieńcem. Natychmiast wpadli sobie w oko, ale Marta Lipińska pomyślała, że jest dla niej za młody. Reklama nie. Spieszyła się do bliższej relacji. Tym bardziej, że adoratorów nigdy jej nie brakowało. O względy ślicznej aktorki zabiegał między innymi Tadeusz Łomnicki 67L. Mówił do niej pieszczotliwie. Martulinka, a ona tylko się śmiała. Jej spływające do ramion kruczoczarne włosy i obłędnie wielkie oczy działały na mężczyzn jak magnes. Po nieudanym małżeństwie z operatorem filmowym, Krzysztofem Winiewiczem, 86 l. Pani Marta wiedziała jedno, chce spędzić życie u boku, mężczyzny odpowiedzialnego. I właśnie wtedy łaskawszym okiem spojrzała na Macieja Englerta. Zabiegał o mnie. Robił to jednak bardzo subtelnie, opowiadała Marta Lipińska. Aktorka szybko upewniła się, że to z nim chce z nim spędzić resztę życia. Zamieszkali razem, a niedługo potem pobrali się. Myślę, że w związku najważniejsze jest zaufanie, odpowiedzialność i podziw. Ja wciąż podziwiam mojego męża za to, że jest prawdziwym mężczyzną i prawdziwym człowiekiem, a do tego świetnym. Reżyserem wylicza Marta Lipińska Od 1968 roku są nierozłączni stworzyli ciepły dom i wspaniałą relację której mogłaby pozazdrościć im nie jedna para doczekali się dwojga utalentowanych dzieci Michała operatora filmowego i Anny cenionej w środowisku kostiumolożki mu urodzić dzieci właśnie temu mężczyźnie kariera przestaje być w takim momencie ważna Macierzyństwo zdarzyło mi się w dobrym czasie. Byłam już po trzydziestce i zdążyłam się wyszaleć, wspomina pani Marta. Bycie mamą. A oprócz tego realizowanie się w zawodzie, wymagało od aktorki sporego poświęcenia. Miałam wspaniałą gosposię, a czasem pomagała mi także moja ukochana, przyrodnia siostra Irena zdarzało się, że odrzucałam jakąś propozycję filmową związaną z dłuższym wyjazdem, bo wolałam być wtedy w domu, ale nigdy tego nie żałowałam. Zapewnia szczerze aktorka w miejscu, w którym po raz pierwszy wpadła na Macieja Englerta. Oboje pracują do dziś. Od 38 lat pan. Maciej jest dyrektorem teatru współczesnego. Bywa, że pani Marta gra w reżyserowanych przez męża sztukach Myliłby się jednak ten, kto by sądził, że zaplanowałam karierę wychodząc za mąż za Macieja Englerta. Poznaliśmy się przecież, gdy był młodym, obiecującym aktorem. A nie dyrektorem, tłumaczy z uśmiechem. Obydwoje są wielkimi indywidualnościami. Mają silne charaktery. Jak przyznają, sprzeczają się czasem tak, że i skrylecą. Zawsze jednak dochodzą do porozumienia i zgody. Przez lata udało im się stworzyć związek wyjątkowy. Pani Marta zarzeka się, że nigdy nie przepadała za domowymi obowiązkami, zwłaszcza za gotowaniem. Zawsze jednak dbała, by rodzina w komplecie zasiadała do stołu. To był ten czas, gdy zatrzymywali się w biegu i byli wyłącznie dla siebie. Dzisiaj ich dom nie jest już taki gwarny. Jak kiedyś. Z wyjątkiem dni, kiedy wypełnia go śmiech wnucząt. Ich syn Michał jest w szczęśliwym związku z aktorką Mają Ostaszewską, 47 l. Mają dwoje dzieci, Franka, 12 l, i Jankę, 10 l. To właśnie na ich odwiedziny babcia Marta i dziadek Maciej zawsze czekają z utęsknieniem. Babcia przygotowuje wtedy w kuchni ich ulubione smakołyki. Państwo Englertowie razem pracują i je razem odpoczywają. Potrafią oddzielić życie prywatne od zawodowego. Bardzo skrupulatnie planujemy z mężem, urlopy. W ogóle nie rozmawiamy wtedy o pracy, wyłączamy telefony. Chłoniemy piękno świata i przyrody. Jesteśmy weseli i beztroscy. Kiedy dzieci dorosły, podróżujemy sami. Głównie za granicę, opowiada pani, Marta. W przeciwieństwie do sławnego brata, aktora Jana Englerta, 76 l. Pan Maciej, z żoną nie prowadzą salonowego życia. Konsekwentnie unikają miejsc, w których wypada bywać. Starają się, żyć spokojnie. Chodzą na spacery, spędzają czas z bliskimi. Bardzo cenią sobie prywatność. Nie wszystko jest na sprzedaż, mówi aktorka. Tego samego nauczyła swoje dzieci, które są jej za to dzisiaj wdzięczne. Zobacz więcej materiałów z życia gwiazd.